600 tysięcy złotych. To kwota zapisana w budżecie miasta na rozwój monitoringu. Za te pieniądze ma być kupionych ponad 100 kamer, będą stałopozycyjne, to znaczy, że nie będą się obracały jak część z tych, które są obecnie zamontowane. Pojawią się w sumie w niemal 60 lokalizacjach, to znaczy, że w każdej średnio będą po dwie. Miejsca, w których zostaną zamontowane, nie są przypadkowe, już zostały wybrane. To te, w których w ostatnich latach przeprowadzono gruntowne przebudowy bądź remonty. Kamery zobaczą więc nie tylko Starówkę, Centrum i Śródmieście, ale także uczęszczane miejsca w innych częściach Słupska. Monitoring pojawi się na przykład w Parku Kultury i Wypoczynku, w parkach Waldorfa, Witkacego, Ireny Sendlerowej, PCK, Powstańców Warszawskich, Wschodnim czy Zachodnim, wzdłuż rewitalizowanych właśnie bulwarów nad Słupią, a także na odnowionych niedawno ulicach, na przykład przy ulicy Długiej czy Mostnika. Nowe kamery dołączą do już istniejącego systemu monitoringu, w skład którego wchodzi około 150 kamer.